Laserowa korekcja starczodroczności polega na tak zwanej asymetrycznej korekcji oczu. To znaczy, jedno oko jest korygowane do idealnej dali, drugie oko jest korygowane do dobrej, bardzo dobrej bliży. Mózg dostaje oba zdjęcia z jednego i z drugiego oka, łączy i wtedy widzimy dosyć dobrze z dali i dosyć dobrze zbliży. Dla niektórych pacjentów może to tworzyć pewną wątpliwość, czy ten system w ogóle może funkcjonować. Podczas badania kwalifikacyjnego symulujemy to pacjentowi i indywidualnie różnice pomiędzy oczami dobieramy do danego mózgu pacjenta, do danej osobowości i do danych potrzeb widzenia. Są pacjenci, którzy potrzebują lepszą dal i gorszą bliż, i są pacjenci, którzy potrzebują lepszą bliż i gorszą dal. I to jest u nas wszystko indywidualnie mierzone i indywidualnie dopasowane.